Cześć kochani, witam Was serdecznie na kanale Fokusowana. Mam dzisiaj dla Was pierwsze wrażenie oraz test na żywo nowego podkładu marki Make Up Revolution. I jest to podkład, który swoją premierę miał końcem marca. Ja w dniu premiery zamówiłam go na stronie Tam Beauty. Dostaniecie go również w UK w Superdrug, ale jest problem z najjaśniejszymi kolorami. Są wykupione nawet online, także na Tam Beauty możecie sobie zamówić. I z tego co pamiętam, wysyłka kosztowała niecałe 2 funty. Około tygodnia czekałam na paczkę. Zamówiłam również korektor w tym samym odcieniu, ponieważ podkład mam w kolorze C3, ponieważ wcześniej miałam korektor w odcieniu C3, no i chcę sprawdzić, czy te kolory naprawdę są, że tak powiem, swoimi odpowiednikami. Zamówiłam jeszcze jeden kosmetyk, ale to Wam pokażę może w jakimś innym makijażu. Dzisiaj skupimy się na podkładzie. Podkład dla mnie jest o tyle ciekawy, ponieważ kosztuje tylko i wyłącznie 5 funtów. Gramatura tego podkładu to 6,2 grama, ważność 12 miesięcy, jest nietestowany na zwierzętach oraz wegański, co myślę, że jest fajną informacją dla wielu z Was. No i podkład mamy dostępny aż w 18 odcieniach i myślę, że może to być fajne rozwiązanie dla tych z nas, które lubią się konturować na mokro, ponieważ te ciemniejsze odcienie naprawdę są fajne i uważam, że będą do tego się fajnie nadawały, ale zanim przejdę do konturowania na mokro, pierw chciałam sprawdzić w ogóle, jak ten kosmetyk wygląda, jak się prezentuje. No i tak jak powiedziałam, 6,2 grama, czyli bardzo moim zdaniem mało, ponieważ dosłownie tyle, więcej nie wychodzi. Na pewno jeszcze odrobina jest gdzieś tutaj poniżej, ale no jak widzicie, pojemnością ten kosmetyk nie grzeszy. Tak samo jak korektor, 3,4 ml po miesiącu był wylizany do końca, także wydajny nie jest. No ale kosztuje 4 funty, także na taki wydatek raz w miesiącu można sobie, myślę, pozwolić. No i jeśli chodzi o samo opakowanie, uważam, że jest naprawdę bardzo, bardzo ładne. Ja zwracam na opakowania dużą uwaga, zwłaszcza jeśli płacę za kosmetyki więcej. Wiele razy Wam mówiłam, że opakowania od Charlotte, jeśli chodzi o puder, to naprawdę serce mi pękało, ponieważ kosmetyk był sam sobie rewelacyjny, opakowanie było tragiczne, a kosztował naprawdę dużo, dużo hajsu. Opakowanie jest w odcieniu nude, z takimi elementami typu miedzianymi, tam skówka też jest miedziana i jestem ciekawa, jak przy tym właśnie podkładzie wygląda podkład od Anastazji, który również jest w formie sticku, ponieważ myślę, że to może być nawet ta sama fabryka, jeśli chodzi o opakowania. Zbyt wiele chyba się od siebie nie różnią. Zanim nałożę podkład na twarz, chcę zobaczyć, jak wygląda na dłoni. Także naprawdę jest mega, mega kremowe. To było jedno przyciągnięcie. Ale jak przy podkładzie C3 ma się korektor w tym samym odcieniu? Już to sobie sprawdzimy. O. Proszę bardzo. Myślę, że różnica jest minimalna, z tym, że korektor wypada na ciemniejszy, co mnie zaskakuje, bo myślałam, że prędzej będzie na odwrót, a chcę dzisiaj obydwa kosmetyki nałożyć sobie na twarz. Na razie nie będę zmywała tych słoczy, bo w sumie nie sprawdzałam, czy podkład ciemnieje, ale kolor jest ładny. Opisywany na stronie jest jako podkład, który ma dawać nam szybką aplikację, ponieważ wystarczy kilka razy przeciągnąć tym stickiem po twarzy, rozblendować ulubionym pędzlem lub gąbką i gotowe. Wykończenie ma być naturalne i takie dewy, czyli taka ma być zdrowa skóra. I na niektórych kanałach słyszałam, że to jest podkład, który ma dawać lekkie krycie do średniego, a znowu inni mówią, że to jest podkład, którego krycie można budować. Także nie wiem, przekonamy się. Ja jestem teraz przed tymi dniami, gdzie coś mi wyskakuje, po prostu no wyglądam ciekawie, plac zabaw dla pryszczy mi się robi, już pod skórą czuję. Ale co zrobić? Jak widzicie, mam pomalowaną już brwi górną powiekę, ponieważ chciałam się trochę pobawić makijażem, więc tyle słowem wstępu, przejdźmy już do aplikacji. No i to jest mój pierwszy podkład właśnie w... Ale jest kremowy, ja w sumie tak się myziam delikatnie. Wow. Jestem ciekawa, czy Wy lubicie podkłady w takiej formie, czy raczej jesteście fankami tradycyjnych podkładów. Z tej strony podkład rozetrę pędzelkiem marki Artist 07. Jestem ciekawa, czy będzie różnica pomiędzy aplikacją gąbką a pędzlem. Jak widzicie, kolor jest naprawdę bardzo jasny i myślę, że spokojnie mogłabym nawet wybrać ton ciemniejszy, ale na swatchach w internecie wydawał się dosyć różowy ten F4, dlatego zdecydowałam się na trójkę, bo ja zawsze mówię, że można troszkę więcej nałożyć sobie bronzera i będzie ten sam efekt, a w aparacie wygląda, była mega wybielona, a na żywo aż tak źle nie jest. Jeśli chodzi o aplikację pędzlem, była szybka i przyjemna, a podkład na skórze jest bardzo delikatny i ma takie właśnie błyszczące, zdrowe
wykończenie, a krycie ma średnie, nie powiedziałabym, że to jest krycie lekkie, bo teraz chyba nawet sami to widzicie, jaka jest różnica. Trochę mi bawi ten opis producenta, że taki podkład sprawia, że aplikacja jest szybsza, a tak naprawdę wyciskając dwie pompki podkładu na twarz i wiecie, sięgając po pędzel lub po gąbkę, to jest taki sam czas aplikacji, także takie po prostu moim zdaniem dorabianie ideologii. No i zobaczcie, że już po pierwszej aplikacji widać minimalne zużycie tego podkładu, także raczej to nie będzie kosmetyk, który będzie mega wydajny. No i teraz tutaj biorę gąbeczkę typu Beauty Blender i rozcieram. Aż taka biała nie jestem, postaram się tylko minimalnie przyciemnić obraz, ale chyba nie ma zbyt dużej różnicy. I powiem Wam tak, że na pewno nie będę testowała dzisiaj trwałości tego podkładu w okolicach nosa, ponieważ dalej jestem przeziębiona. Myślę, że podkład nie ciemnieje, gdybym miała ściągnąć, to już by to miało miejsce. Tak jak wygląda na skórze, w aparacie wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze, ale czy aplikowany pędzlem czy gąbką, mam wrażenie, że on tam na skórze lekko siedzi, po prostu, że jest widoczny, to nie jest taki rodzaj podkładu, który się wtapia, dlatego teraz go tak jeszcze tutaj doklepię troszkę gąbeczką, żeby może to złagodzić. Doklepane gąbką wygląda na pewno delikatniej, więc jak już to gąbka nie pędzel, ale symbioła, ale muszę Wam powiedzieć, że co mnie zaskakuje, że ten podkład podkreśla wszystkie suche skórki, ponieważ mam dosyć właśnie czerwony nos przez ten katar i spodziewałam się, że on będzie dosyć nawilżający, a naprawdę tak się brzydko osadził na tym nosie, no ale pewnie większość podkładów zachowywałaby się podobnie. Dołożę sobie tak minimalnie drugą warstwę. Jestem ciekawa, czy krycie można budować. Krycie jest na pewno większe, ale bez szału, powiedziałabym, że ten podkład wygląda poprawnie. Nałożę sobie jeszcze szybko pod oczy korektor. Brakowało mi go. Naprawdę mi go brakowało. Różnica jest ogromna z korektorem i bez. Na szczęście nie widać tej różnicy, jaka jest tutaj na swatchach, czyli że korektor jest mniejszy od podkładu. Może ten korektor ciemnieje? Nie wiem, na chwilę. Może teraz zrobię od razu swatcha z boku, żeby sprawdzić. Zobaczcie. Wygląda tak, jakby korektor trochę oksydował. Może być za chwilę ciekawie, ale jeśli jeszcze nie widzieliście testu tego korektora, to Wam go oczywiście podlinkuję w opisie na dole, chociaż już tyle testów było tego produktu, że pewnie macie przesyt, ale ja i tak go polecam. Makijaż skończony i minęło jakieś 40 minut od momentu, kiedy ostatni raz się Wam pokazywałam. Podkład przypudrowałam pudrem z MAC-a Next to Nothing w odcieniu medium. To jest mój zdecydowanie ulubiony puder. Drugie opakowanie właśnie zdękowałam, ale mam trzecie w zapasie, więc spokojnie mogę spać. Polecam, uwielbiam, naprawdę jest godny zainteresowania, ale na jego temat jest oddzielny film, może Wam go po prostu podlinkuję w opisie na dole, jeśli macie ochotę trochę więcej posłuchać. Skupmy się teraz na podkładzie. Wow! Podkład za 5 funtów, który tak ładnie na mojej skórze wygląda. Dlaczego podkreślam to 5 funtów? Ponieważ ja mam zdecydowanie wyższe oczekiwania do kosmetyków, za które płacę więcej. Testowałam niedawno podkład z Giorgio Armani, który w cenie regularnej kosztuje aż 42 funty i on naprawdę bardzo mnie zawiódł. Testowałam go jeszcze później przez kilka kolejnych dni z różnymi pudrami, z różnymi bazami, z bazą bez bazy, naprawdę kombinowałam i za każdym razem efekt był taki sam, czyli dosyć mierny, jeśli chodzi o trwałość przez cały dzień. Dlatego tak podkreślam tą cenę. Pierwsze wrażenia naprawdę na plus. W ogóle na skórze nie widać, że mam podkład. Oczywiście, jak to zawsze mówię, widać, że jest makijaż, ale ten efekt takiego podkładu, który na skórze siedzi, jakby został wyeliminowany, kiedy trochę go bardziej doklepałam gąbeczką. Także gąbka bardziej niż pędzel, moim zdaniem, w moim przypadku. I jak on na skórze wygląda? Wygląda bardzo naturalnie. To nie jest taki efekt dew, jakiego się spodziewałam. Myślałam, że będzie bardziej taki błyszczący, taki efekt właśnie będzie dawał nawodnionej skóry, wiecie, o co mi chodzi. Ale tutaj efekt jest po prostu naturalny, delikatny, z fajnym kryciem. Mam gdzieś jakieś delikatne krosteczki, które mi przebijają, ale wystarczyłoby dołożyć tego korektora punktowo, wiecie, rozblendować palcem i byłoby super, więc naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Przede mną cały długi dzień, mam nadzieję, że kiedy wrócę do Was o godzinie 20 lub o 21, że będę miała Wam dużo dobrego do powiedzenia, ponieważ w takiej cenie to jest naprawdę fajny,
fajny produkt i ja czego w podkładach nie znoszę, to po pierwsze kiedy oksydują, kiedy ze skóry schodzą takimi płatami jak właśnie ten Giorgio Armani ostatnio, bo oni znikał ze skóry w jakiś dziwny, niewyjaśniony sposób. Nie znasz, kiedy podkłady na mojej skórze robią się takie siedzące, takie tłuste, że znaczy, że się gdzieś dotknę i po prostu robią się takie plamy. Także, kochani, ja do Was wrócę pod koniec dnia. Jestem bardzo ciekawa, jak podkład się utrzyma. A póki co, pokażę Wam go jeszcze z bliska i widzimy się już później wieczorem. Tak wygląda z bliska. Dochodzi godzina 21. Ja przychodzę Wam się pokazać po 9 godzinach od kiedy zaczęliśmy dzisiaj to pierwsze wrażenie i muszę Wam powiedzieć, że jestem naprawdę mega pozytywnie zaskoczona, jak podkład ładnie na mojej skórze się dzisiaj utrzymał, ponieważ nie zoksydował, nie poschodził plamami, nie jest na skórze wyczuwalny. Ja cały czas mam wrażenie, że on naprawdę ten makijaż dobrze utrzymuje. Oczywiście pomijając tą okolicę nosa, no bo tak jak mówię, dalej jestem przeziębiona i po prostu na okrągło chusteczka jest w ruchu, ale no zobaczcie, 9 godzin i podkład, który wydawał się tak mocno kremowy, okazał się podkładem przy okazji długotrwałym. Mogę tak chyba o nim spokojnie powiedzieć. Także moje pierwsze wrażenie jest naprawdę bardzo pozytywne. Myślę, że chętnie będę po niego sięgała i jeśli trafię na jakieś kolory, które będą się fajnie nadawały do konturowania, do ocieplania, to po prostu je kupię, bo myślę, że to będą fajne produkty w naprawdę przystępnej cenie. Także jeśli się nad nim zastanawiałyście, to ja Wam mogę go ze swojej strony polecić. Jeśli podobne podkłady jak u mnie sprawdzają się u Was, to myślę, że to też będzie całkiem dobry podkład. Także kochani, z mojej strony to wszystko. Wam oczywiście sobie link, gdzie ten podkład możecie kupić. I widzimy się w kolejnym filmiku, także buziaki, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.